Cześć. Słuchajcie, nie myliśmy z mężem łazienki z jakieś 3 dni, jak nie lepiej. Nie kazałam im po prostu specjalnie, żeby przeprowadzić Wam test różnych ściereczek. Zobaczcie, tutaj dodam, że mój syn ma aparat na zębach, także jak myję szczoteczką elektryczną, no to jest wszystko mega, mega zachlapane. Tutaj widzę, mój mąż też się bardzo starał, żeby to pobrudzić. No i blat też jest niesamowity. No to są wszystko kafelki, więc wiecie, no raz, dwa, trzy się umyje. Dlaczego kręcę ten film? Zaraz Wam powiem. Moja koleżanka powiedziała, że jestem maniakiem ścierkowym. I postanowiłam o tym zrobić filmik, bo nie wierzę, że nikt nie ma ścierek w domu. Ona powiedziała naprawdę, że jestem maniak. I teraz tak, tak wygląda moje pudełeczko ze ścierkami. To nie są wszystkie, przyznaję. Reszta jeszcze jest w pralni. Tutaj są ściereczki takie na takiego mopa panelowego. No i co? No i to tyle. To jest ich, nie wiem, kilka firm. Bodajże 3 albo 4 firmy. I teraz może Wam o nich trochę opowiem. Te trzy są z Tupperware. Nie, te trzy. Te trzy są z Tupperware, to pamiętam. Ta jest do kurzu, ta jest do polerowania, ta jest do mycia na mokro właśnie luster, szyb, okien. Ta jest ze Smarta. Dostałam ją właśnie od cioci z Niemiec i ona ma, przysięgam, coś koło 11 lat. Także polecam. Używam ją do wszystkiego, ona jest taka uniwersalna. Ta jest ze słonecznej kuchni, to jest do wykończeń, czyli właśnie do polerki. Ta jest do mycia okien z innej firmy, ale to potem zobaczę. To jest słoneczna kuchnia, to jest słoneczna kuchnia, to jest słoneczna kuchnia. One chyba wszystkie są ze słonecznej kuchni akurat tutaj. Ta jest do polerowania i działa tak jak ta biała z Tupperware. A te są z takim specjalnym tworzywem. Właśnie ja myję tutaj zlew w środku nimi. One mają takie coś sztywne, takie dziwne, wiecie, troszeczkę jak rzep, przylepiec albo coś takiego. I one są mega, bo nie trzeba mleczka do czyszczenia używać. Ale to ja Wam wszystko pokażę za chwilę. No i te takie zwykłe, to są takie marketowe, to ja używam po prostu do łazienek, jeżeli chodzi o WC i miejsca obok, no to są tam, wiecie, takie specjalnego przeznaczenia, może tak, o, bo nie chciałabym, wiesz, potem iść i przemyć nimi drzwi czy coś takiego, tak jak tą uniwersalną. Dobra, koniec gadania i teraz tak. Tutaj są, wiadomo, takie kurzołapy, co wycieram kurz między sufitem a kafelkami. Nieraz właśnie tutaj tą lampę długą z Ikei, jak tak na szybko, wiecie, takie szybkie odkurzanie, nie? Czyli nie na mokro, tylko ciach i z kurzu ścieramy to. Używam też mopa panelowego, tu są właśnie do niego ściereczki. Jest jeszcze jedna, która jest wyprana, taka seledynowa. I teraz tak, tej takiej... Ona jest taka bardzo cienka, używam jej właśnie do tego, żeby myć i polerować panele, zwykłe panele takie podłogowe, wiecie. Wlewam, rozcieńczam pastę do podłogi, bodajże z Tytana, z firmy Tytan, jest najlepsza, najlepsza, mega polecam. No i tak, wlewam sobie to do wiaderka od mopa, no i jadę z koksem, nie? Wszystkie panele, uwierzcie mi, jest rewelacja i autentyko. Podłogi się świecą i mniej się kurzą, z tego co zauważyłam, dlatego to używam i u mnie się to sprawdza. Tam uszyłam sama z marketowego, po prostu takiego dużego, to jest taki duży, chyba mop się nazywa właśnie, ale to jest taka duża ścierka i ja ją po prostu tutaj ucięłam kawałek, jaki potrzebowałam. Wszyłam tutaj to coś, co trzyma mopa na panelu i tej używam właśnie tak na szybko do wypolerowania, jeżeli chłopakom się jakiś sok rozleje albo coś, to jedną ścierkę biorę właśnie z uniwersalnych, przecieram na mokro i tym wypoleruję i nie ma śladu. Także ratuje mi nieraz podłogę. A ta jest tutaj, ona była z jakimś mopem, chyba z Wiledy. I tutaj ma takie coś bardzo, mam nadzieję, że to słychać, takie bardzo, bardzo sztywne i jej używam do szorowania w kuchni paneli w korytarzu, bo ja Wam zaraz pokażę, jakie ja mam oczywiście. One nie są zwykłe, tylko słychać? One są tarasowe. I one mają tutaj właśnie takie bruzdy. I to jest normalnie hardcore, więc potrzebuję do tego właśnie tego mopa. On ma coś koło 5 lat. Zobaczcie, jak wygląda. Jest mega. Nie jest
w żadnych ostrych środkach piorący prany, więc no, wygląda jak wygląda, ale jest cudowny, uwielbiam go. No i co jeszcze? Do czyszczenia łazienki używam octu w proporcjach 1:1 do łazienki, dlatego że naprawdę te plamy są uporczywe i nie chcą czasami zejść. Potrzebujemy też krem do rąk, jakiś tłusty, ja używam Reti Max i wcieram go wszędzie z tego względu, że ja miałam kiedyś egzemę i się boję po prostu powtórki z rozrywki. I nasączam, jak już rączki mamy umyte, to nasączam, Boże, pomyliłam, używam Reti Max na umyte dłonie. Potem biorę chusteczki higieniczne, takie zwykłe, wiecie, higieniczne, takie do nosa. Wlewam troszeczkę octu, kładę tutaj na krany, na zlewy. Tam, gdzie mam jakiś, wiecie, mega kamień w łazience, to samo znaczy, jeżeli chodzi o wannę, to te rogi, nie rogi, okej. Okay. No i dobra, dość pitu. Jedziemy ze ścierami, co? Powiedziałam Wam na szybko, co i jak, to ja sobie to po prostu poodstawiam, te octy, nie octy. Dobra. I będziemy śmigać dalej. Dobra. Jedziemy. Nie wiem, czy to będzie widać, jak one polerują, ale dobra. Może się nam uda. O. Postawię Was sobie tutaj. A! I dlaczego ja używam perfum? Perfumu używam do dezynfekcji i mycia klaty. Od WC. Autentyko. Sprawdza się niesamowicie i niesamowicie pachnie, więc... Ale też jest zdezynfekowany. Okej, dobra. Ja się szybko zbieram. Mam nadzieję, że będę miała to przyspieszyć. Podzielimy to na strefy. Mamy duże lustro, więc poszalejemy. Potrzebujemy tak. Sprawdzimy Tupperware. Wileda i słoneczna kuchnia standardowo u mnie. I teraz z firmy, bo dajże tutaj. Już Wam mówię. Z Gluteksu. To jest właśnie na mokro. I tutaj mamy właśnie drugą. Też na mokro. Na sucho do polerowania. Dobra. Odkładamy. Jedziemy z koksem. Czyli dzielimy na trzy strefy. Moczymy. Moczymy słoneczną kuchnię. Jeszcze sobie moka odstawię. I przecieramy energicznie nasz kawałek tutaj. Dobra. Mamy wytarte, bierzemy sobie wiledę. No i mamy git, ale już nie to. Dobra. Widać? Mega, nie? Dobra. Bierzemy Tupperware'a. Zleciałam. I to jest Tupperware. Takie trochę uciążliwe, że ona długo płonie tą wodę. Się trochę nababrać i zasada jest taka z Tupperware. Jak mi coś krzywo wyjdzie, to wiecie, sorry, że myjemy raz mega mocno, taką zwilżoną bardzo. Teraz ją przepukujemy i ją mocno wyciskamy. Kiedyś mi pani powiedziała, że nie trzeba tego polerować. Dobra. Prawie, że sucha. I przecieramy. Prawie, że sucho. Kiedyś mi pani powiedziała, że tak to już wystarczy. A o tym tylko, że nie trzeba nic więcej robić i że nie będzie smug na szybach. No ale niestety mam smugi na szybach. Jeżeli to robię na oknie, nie? No to są. My mamy dosyć twardą wodę, może to jest spowodowane. No ale dobra, weźmiemy tą do polerki.
sobie właśnie z tego jego tak z oczu. Podkreślam, że te ścierki są plane tylko w szarym mydle. Wypłukiwane i suszone. Dobra. I właśnie, dlaczego ja nie używam tej do polerowania? Bo ona mi zostawia takie wkładki. Teraz wam pokażę. Czekajcie, bo wejrzam na strefę papelu. Dobra. Idziemy patrzeć. Chodźcie, chodźcie. Tutaj jest tego gluteksu. To coś do polerowania zostawia mi, o, właśnie takie kłaczki. Tupperware. Gitnie. No i tańsza wersja tapera, czyli słoneczna kuchnia. Ocencie sobie sami. Tak to wygląda. Że nie trzeba płacić chyba tylu pieniędzy za ścierki, bo one kosztują coś koło 100 paru złotych. No nieraz można trafić w promocji, jak są promocje w Tupperware taniej. No ale wiecie, jak nie trzeba, to ścierki za 4 zł też dadzą radę, co nie? Dobra, pa, pa!